polskie media nie są już zapyziałe, tak jak to było jakiś czas temu, bo mamy świetne środki techniczne, mamy świetne możliwości, bilety na samoloty, telefony satelitarne, komputery, kamery, wszystko co trzeba. Zostaje kwestia mentalności, wiedzy i inteligencji. Natomiast nie mamy siły uderzeniowej, z jaką porażają media zachodnie. Pamiętam, to jest już właściwie anegdota, kiedy padł Bagdad, był 11, padł Bagdad, wszyscy pchali do Bagdadu, żeby szybko, szybko być tam, gdzie już nie ma wojsk irackich, gdzie można ogłosić, że co ta wojna miała odrobinę sensu. I pamiętam, jak dzisiaj ląduje samolot i wysypują się z niego około 20 dziennikarzy CNN, około 30 producentów CNN, jeszcze jacyś ludzie, których w ogóle nie można skojarzyć, 2 tony sprzętu i ludzie, którzy krzyczą, że to tam, to tu, to tu. I między innymi Krystiana Amanpour, podchodzimy, było nas tam kilku z Polski, podchodzimy do Krystiany, a znamy się z tymi ludźmi z wyjazdu, więc mówimy, cześć, co tak późno przyleciałaś? Czemu tak późno? No i nabijamy się trochę i mówimy, a was to nie za dużo przyjechało? W sumie jest was 40 osób. A ono mówi, nie, to jest dopiero staw początkowy, bo my tutaj przyjeżdżamy i nas będzie w sumie 600. Więc jeśli chodzi o zagraniczne media, to historia jest taka, że czasami, jak ja obserwuję moją pracę, a ich, wydaje mi się, że jeden człowiek jest w stanie zrobić to wszystko, co robi ich jeden reporter, mając 4 dodatkowych reporterów do pomocy, plus producenta, plus kierownika produkcji, plus 2 kamery. Efekty, owszem, są inne. Oni mogą to pokazać z innego kąta, znaleźć 4 inne podejścia, ale materiał jest materiał. Materiał ma 2:30 i więcej go nie będzie. Więc tak, to, że oni mają taką siłę, że idą jak tsunami w niektórych sytuacjach, To jest prawda, ale czy to jest takie dobre? Nie, ja bym nie zamienił swojej pracy na wożenie ze sobą, nie wiem, do Iraku czy do Afganistanu 30 osób, za które dodatkowo musiałbym być odpowiedzialny. To nie ma sensu.